Hej, przyjaciele. Jedziecie pobawić się na placu zabaw? Może być zbyt mokro, nie sądzicie? Masz rację, mały Maciu. Lato powinno się już zacząć, a my wciąż mamy te deszczowe dni. Zgadza się, super ciężarówka potrafi wiele rzeczy, ale czy naprawdę sądzicie, że powstrzyma deszcz? Masz rację, mały Tomie. Nie dowiemy się, póki nie sprawdzimy. Chłopaki, poczekajcie tutaj, a mały Tom zawiadomi super ciężarówkę. Hej, Karl. Widzę, że przecieka ci dach. Ale naprawisz to. W końcu jesteś super ciężarówką. Karl, nasz plac zabaw jest cały mokry. Dzieciaczki nie mogą się bawić. Tak sobie pomyśleliśmy, że może zapytamy cię, czy byłbyś w stanie przegonić te chmury. Świetnie. Dzięki, Karl. W który pojazd się przetransformujesz, Karl? Przywoływacz lata? To fenomenalne! Takiej transformacji jeszcze nie widziałem. Okej, jedźmy teraz do miasta. Hej, przyjaciele! Głowa do góry! Super ciężarówka już tu jedzie i ma dla was coś do pokazania! Uwaga, uwaga! Mały Frank ma rację. Padało od tylu godzin, że cały plac zabaw jest mokry. To nie jest bezpieczne, żeby się w nim bawić teraz. Masz tutaj dmuchawę? Ale w czym ona nam pomoże? To świetny pomysł, super ciężarówka. Zwiększ moc, żeby przegonić te deszczowe chmury. Wow, super ciężarówko, faktycznie ci się udało. Wychodzi słońce. Zgadza się, mały Tomie. Niestety nasz plac zabaw wciąż jest mokry. Zabawa tam nie będzie ani przyjemna, ani bezpieczna. Super ciężarówko, czy masz jakiś pomysł? Wow, nasz plac zabaw jest coraz bardziej suchy. Dobra robota, super ciężarówko. Oh.
Doskonale. Najpierw przegoniłeś deszczowe chmury, a potem wysuszyłeś nasz plac zabaw. Świetna robota! Po raz kolejny spisałeś się na piątkę. Bardzo ci dziękujemy! Pa, przyjaciele! Do zobaczenia wkrótce! Cześć, chłopaki! Czy jesteście gotowi na zimowy festiwal jutro? Frank, wykonałeś świetną robotę organizując to wszystko! Jest nawet nowe lodowisko na mistrzostwa w hokeja! O nie! Lód nie jest wystarczająco gładki? Auć! Wygląda na to, że niektóre miejsca są zbyt śliskie, a niektóre zbyt głębokie. Może ten lód nie został zamrznięty wystarczająco dobrze? Chyba będziemy potrzebować odpowiedniej maszyny, która naprawi ten problem. Co myślisz, Frank? To świetny pomysł! Poprośmy super ciężarówkę o pomoc! Widzę, Karl, że cieszysz się już zimowym klimatem. Frank prosi cię o pomoc, zobacz. Jutro mamy wielkie mistrzostwa hokeja, a lód na lodowisku nie jest gładki. Niektóre miejsca są nawet niebezpieczne. Czy możesz nam pomóc? Doskonale! Wow, masz tutaj tyle pojazdów do wyboru. W który przetransformujesz się tym razem, Karl? W rolbę? To niesamowite! Doskonale, super ciężarówko. Jesteś już gotowy do akcji. Jedziemy! Hej, chłopaki, spójrzcie, to super ciężarówka. Dzisiaj będzie rollball. Tak jest, Sam. Super ciężarówka ma specjalne opony, które nie ślizgają się na lodzie. A teraz pomożemy Jeremu. Używając wody, wyrównamy lód i dzięki czemu super ciężarówka będzie mogła cię wyciągnąć, Jerry. Tylko spójrzcie, jak porusza się do przodu i do tyłu, pokrywając całą tą przestrzeń wodą, która następnie zamarznie i uformuje lód. Dziękujemy ci, super ciężarówko, za twoją pomoc.
dzięki tobie nasze lodowisko jest równiutkie i co ważniejsze, bezpieczne. Frank ma dla ciebie prezent w postaci przenośnej lodóweczki. Zobacz, co jest w środku, super ciężarówko. Tak jest, lody. W samą porę, kiedy już myślałeś, że skończyłeś swoją pracę z lodami. Dziękujemy ci. Dziękujemy wam, moi przyjaciele. I do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć, Billy. Cześć, Czarku. Ten nowy budynek będzie naprawdę imponujący. O, to nie wygląda dobrze. Uważaj! Czarku! Jesteś cały? Billy, co teraz zrobimy? Czarek jest uwięziony. Masz rację. Super ciężarówka go uratuje. Ona może zrobić wszystko. Karol, zobacz. To sygnał! Ktoś potrzebuje pomocy super ciężarówki! Czy już wiesz, w co się przetransformujesz tym razem, Karol? Wow! To niesamowite, Karl! Jesteś ogromnym wiertłem! Szybko, super ciężarówko! Czarek nie ma chwili do stracenia! Billy, super ciężarówka już tu jest, żeby nam pomóc. Nic się nie martw, Czar. Mamy wszystko, czego potrzebujemy. Jak to zrobimy? Oczywiście, musimy się tam przewiercić, Czarku. Stop! Super ciężarówko! Reszta budynku zaraz się zawali. Nie możemy tego kontynuować. I co teraz zrobimy? Wejdziemy tam od spodu? To doskonały pomysł. Trzymaj się, Czarku. Mamy plan B.
Super ciężarówka wywierci tunel, żeby cię uratować od spodu. Dalej, ruszajmy. To podziałało doskonale. Tak się cieszę, że jesteś już bezpieczny, Czarku. Fenomenalnie, super ciężarówko. Znowu nas uratowałeś. Też nie wiem, gdzie się podziała super ciężarówka, ale to w jej stylu, żeby tak znikać. Do zobaczenia w następnym odcinku! Hej, Jerry! Wow! Dokąd jedziesz w takim pośpiechu, Jerry? A, widzę, po prostu chce ci się szybko jechać. Czy coś nie tak, Jerry? Wyglądasz, jakbyś właśnie zobaczył ducha. Ostrożnie, Jerry! Ten most jest w bardzo złym stanie. Zobacz! Dzieciaczki są tam uwięzione! Wow, ten most zaraz się załamie, a dzieciaczki nie mogą stamtąd uciec. Masz rację, Jerry. Musimy szybko zawiadomić super ciężarówkę o pomoc. Hej, Karl! Chyba te liście będą musiały poczekać. Miasto samochodów potrzebuje cię, żebyś zrobił coś bardzo ważnego. I to szybko! Most zaraz się zawali, a pod nim są uwięzione dzieciaczki. Tak jest, Karl! To się nazywa moc! Szybko! Do twojej jaskini! W jaki pas przetransformujesz się tym razem, Karl? Karl, czy to jest to, o czym myślę? Chyba nie sądzisz, że odkurzacz załatwi tę sprawę. Dobrze, super ciężarówko. Dajmy temu szansę i zobaczmy, jak sobie z tym poradzisz. Nie mogę uwierzyć własnym oczom, super ciężarówko. To wygląda jak jakiś statek kosmiczny. Jedźmy do tego mostu. Dobry pomysł, Jerry. Nikt nie powinien przejeżdżać przez ten most, dopóki go nie naprawimy. Dobrze, super ciężarówko. Mam nadzieję, że to podziała. Super ciężarówko, to działa! Włączmy pierwszy bieg. Woo!
Cofnij się trochę, Jerry. Zaraz może się wydarzyć coś niesamowitego. Już dobrze, dzieciaczki. Super ciężarówka. Już tu nie jest. Uważajcie. Wow, to było niesamowite, super ciężarówko. Dziękujemy! Upewnijmy się, że ten most będzie naprawiony, żeby nie stwarzał więcej niebezpieczeństw. Hej, Jerry, zaczekaj! Jerry, zatrzymaj się, to zbyt niebezpieczne! Hale się popisał! Dzieciaczki, pamiętajcie, żeby nigdy tak nie robić. No, na dziś wystarczy. Dziękujemy ci, super ciężarówko. Do zobaczenia. Następnym razem! Wygląda na to, że nasze miasto samochodów będzie miało zupełnie nowy ratusz. To chyba tutaj będą te ogrody i uliczka. Hej, chłopaki! Wykonujecie świetną robotę. Kiedy będzie wielkie otwarcie? Jutro? Mało czasu. Całe szczęście, już prawie skończyliście. Chwila, moment. A to co? To jakiś kryształ. Tam, gdzie jest jeden kryształ, zwykle jest ich więcej. Może powinniście kopać dalej. Och tak, musicie skończyć budowę na czas. Może super ciężarówka mogłaby nam pomóc? Hej, Carl! Wygląda na to, że ciężko pracujesz. A może masz ochotę na chwilę przerwy? Ekipa budowlańców znalazła kryształ, kiedy kopała. Może być ich tam więcej, tylko potrzebuje pomocy w ich kopaniu. Czy mógłbyś im pomóc? Dziękujemy, Carl! Jesteś skarbem! Czas teraz wybrać pojazd, który się przetransformuje. Hej, Carl! Co myślisz o tym? Masz rację. Kopanie to nie problem dla naszej ekipy. Ale nie mają sprzętu, żeby przenieść tą całą ziemię. Ta wielka wywrotka będzie idealna! Wow, tylko spójrz na rozmiar twoich kół! Te siłowniki pewnie uniosą twoją wywrotkę. Wow, jesteś naprawdę wielki! Super ciężarówko, teraz jesteś naprawdę super! Czas brać się do roboty. Tam są super ciężarówko. I wygląda na to, że są gotowi na wykopanie więcej skarbu. Ekipo, możecie załadować tą ziemię na super ciężarówkę, która jest wielką wywrotką. A potem super ciężarówka wrzuci tą ziemię z powrotem. Woohoo!
Tylko spójrzcie na te skarby! Wow, ta dziura jest naprawdę ogromna! Lepiej szybko ją zakopmy, żebyśmy zdążyli ukończyć nasz ogród! Super ciężarówko, dziękujemy ci za twoją pomoc. Bez ciebie naszej ekipie zabrałoby to cały dzień. Co teraz zrobimy z tymi wszystkimi diamentami? Udekorujemy nasz ratusz? To świetny pomysł. Wszyscy z miasta samochodów będą mogli je podziwiać. Wow, to takie miłe. To jest prezent dla ciebie, super ciężarówko, za tą całą wspaniałą pomoc. Powodzenia z wielkim otwarciem, ekipo! I jak zawsze, do zobaczenia w następnym odcinku! Witaj, Kari! O nie, czemu wyglądasz na zmartwioną? Mamy dziś uroczystość miasta samochodów? I musisz upiec wielkie ciasto dla wszystkich mieszkańców? Ależ to jest mnóstwo pracy! Nie będziesz w stanie wykonać jej sama! Och nie! Biedna! Myślę, że powinnaś poprosić super ciężarówkę o pomoc! Dobrze! Zróbmy to! On na pewno nam pomoże! Zobaczysz! Wow, to sekretna jaskinia! Co tym razem się przetransformujesz, Karl? W turbo kucharza? Karl, transformuj się! Wow, super ciężarówko! Wyglądasz niesamowicie! Ale teraz pospieszmy się i uratujmy Kari! Tylko nie płacz, proszę. Super ciężarówka nadjeżdża, żeby ci pomóc. Zobacz, już tu jest. A teraz oboje dokończycie ciasto i dołączycie do zabawy. Wspaniale! Masa już zrobiona, więc teraz możemy ją wlać do magicznej maszynki naszej super ciężarówki, gdzie zostanie upieczona.
Tylko spójrz na to. To niesamowite. Maszyna zrobiła z masy piękne ciasto. Karl, teraz tylko musisz udekorować je. Kari, ale jesteś utalentowana. Masz rację. Bez ciebie nie udałoby się nam super ciężarówko. Dziękujemy ci. A teraz zacznijmy imprezę. Hej przyjaciele, zobaczcie co przyniosła Kari. Ale gdzie jest super ciężarówka Kari? Czy ktoś ją widział? Ty też nie, Karl? Cóż, trudno. Do zobaczenia przyjaciele.